Cześć, Gosia Piasecka w Room TV Rajdowo News. W miniony weekend odbył się Rajd Azory, który z zaciekawieniem oglądaliśmy, ponieważ startowały polskie załogi. Mieliśmy możliwość oglądać porywający spektakl, czyli zażartą walkę Polaków Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana z irlandzko-brytyjską załogą Bren Martin oraz innymi utytułowanymi zawodnikami z całej Europy. Na wymagających szutrowych odcinkach Wyspy Świętego Michała załoga Lotos Rally Team prowadziła prawie przez cały rajd. Niestety przez zły dobór opon załoga Bren Martin zaczęła przeganiać Polaków. Walka była zażarta do samego końca. To nie jedyna polska załoga, która stanęła na podium. Na sukces zapracowali Dominika Zbutwias i Kamil Heller z Subaru Poland Rally Team, startujący w klasie ERC2. Jest to polsko-litewski duet i serdecznie gratulujemy. Mieliśmy możliwość oglądać także inny polski zespół, który niestety miał problemy na trasie i przez uszkodzony samochód musieli wycofać się z rywalizacji. Mowa o załodze LP Rally Team Łukaszu Pieniążku i Jakubie Gerber. Panowie radzili sobie bardzo dobrze, niestety drugi przejazd przebiegającego nad brzegiem krateru OS-u był dla nich ostatnim w rajdzie Azorów. Zniszczona nawierzchnia spowodowała wybuch amortyzatora oraz awarię skrzyni biegów. W rezultacie załoga wypadła z drogi i uszkodziła chłodnicę oraz przód Peugeota 208 R2, co oznaczało koniec jazdy. Mimo wszystko gratulujemy, ponieważ był to dla załogi pierwsze portugalskie szutry w trzeciej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy Juniorów. A na podium ostatecznie stanęli na pierwszym miejscu Bren Craig i Martin Scott w Peugeocie 208. Za nimi z minimalną stratą polska załoga Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran w Fordzie Fiesta R5. A na trzecim miejscu uplasowali się Moura Ricardo i Costa Antonio w Fordzie Fiesta R5. W sobotę 6 czerwca odbyła się druga runda Classic Autocar. Impreza odbyła się na lotnisku w Łężu. I do zawodu zgłosiło się ponad 70 załóg. Zawodnicy mieli możliwość trzykrotnego przejazdu z zapoznaniem się z trasą, po czym odbił się już bieg finałowy. W klasyfikacji generalnej wygrał Marcin Staniak w BMW E30 318 IS. Za nim na drugim miejscu uplasowali się Paweł Wójtowicz i Marek Wypychowski w Porsche 944T. A trzecie miejsce należało do Piotra Szafrańskiego i Zbigniewa Niebrzydowskiego w Porsche 996. 7 czerwca w Toruniu na torze Oponeo Motocard odbyła się czwarta runda Felcres Oponeo Park. Pogoda dopisała, a organizatorzy przepięknie przygotowali tor, aby za bardzo się nie kurzyło. Do imprezy zgłosiło się ponad 20 kierowców. W klasie najbardziej obłożonej, czyli BMW E36, w klasyfikacji generalnej po wszystkich biegach wygrał Łukasz Sawicki, za nim na drugim miejscu był Marcin Gagacki, a trzecie miejsce należało do Jerzego Bieńkowskiego. A w klasie Seicento Cup pierwsze miejsce zajął Krzysztof Mencel, za nim był Daniel Sybilla, a trzecie miejsce podium uzupełnił Mateusz Siałkowski. To już wszystko w tym odcinku, słyszymy się za tydzień. Cześć!